W ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości z Sandomierza udziela dotacji podmiotom zainteresowanym rozwijaniem potencjału regionu. Wszystko, co warto tu wspierać, zawarto w publikacji Spis Rzeczy Ważnych – Katalog Zasobów Regionu Gór Świętokrzyskich. By skorzystać z pieniędzy w ramach programu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością, trzeba wpisać się w idee zaprezentowane w wydawnictwie. A chodzi m.in. o promocję zasobów kulturowych, społecznych czy krajobrazowo-przyrodniczych. Osoby, które chcą uruchomić działalność gospodarczą, są lepiej punktowane, czy mają większą szansę na otrzymanie dotacji, jeśli w swojej planowanej działalności będą wykorzystywać zasoby, zidentyfikowane zasoby obszaru Gór Świętokrzyskich. Tak samo, jeśli chodzi o działalności czy rozwój przedsiębiorstw i dotacje, które przeznaczamy na rozwój działalności gospodarczej już funkcjonującej, to również zwracamy uwagę, aby te działalności, te nowe działalności, opierały się o zasoby zidentyfikowane i opisane w katalogu zasobów. Ośrodek z Sandomierza udziela trzech rodzajów dotacji. Dla uruchamiających działalność gospodarczą, już działających przedsiębiorców, którzy chcą poszerzyć ofertę, oraz organizacji pozarządowych. Pierwsi mogą liczyć na dotację do 40 tysięcy złotych, drudzy do 120 tysięcy, a organizacje pozarządowe do 50 tysięcy. Z pieniędzy na uruchomienie firmy skorzystała m.in. pani Ewelina Gdak. Jej studio zajmujące się projektowaniem i architekturą krajobrazu, które powstało dzięki funduszowi szwajcarskiemu, ma już na koncie pierwsze sukcesy. Pani Ewelina jest współautorką salonu miejskiego na Kieleckim Rynku. Udało nam się zrealizować projekt, który miał na celu zrewitalizowanie tego miejsca, ożywienie tego miejsca. I wydaje mi się, że spełnił swoją funkcję, ponieważ w zeszłym roku udało nam się otrzymać nagrodę przyznawaną przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, nagrodę Dobry Wzór za najlepiej zaprojektowany obiekt w przestrzeni publicznej. Dotację, którą udało się uzyskać, Ewelina Gdak w dużej mierze przeznaczyła na wyposażenie studia i sprzęt do pracy. Program Góry Świętokrzyskie pomógł mi w dużej mierze w tym, by założyć, otworzyć firmę, ponieważ zajmuję się projektowaniem, gdzie oprogramowanie plus komputery, cała ta otoczka jest niezmiernie droga, więc na start był to bardzo duży plus. Gdak Studio działa już ponad rok. W 2014 roku dotację dostał również Robert Brodawka, który w miejscowości Stobiec prowadzi pasiekę leśną. Z pomocą kilkudziesięciu tysięcy złotych z funduszu szwajcarskiego unowocześnił swoje gospodarstwo pasieczne, którego tradycje sięgają czasów powojennych. Za tą kwotę udało mi się kupić 85 kompletnych uli korpusowych, składających się z trzech korpusów. Dodatkowo dużą przyczepę, lawetę, która pozwoli jednorazowo załadować 32 ule. I dodatkowo sprzęt pszczelarski, stół do odsklepiania, nóż taki parowy do odsklepiania i miodarkę elektryczną, która usprawnia i przyspiesza pracę przy odwiewowywaniu miodu. W sumie w pasiece Roberta Brodawki jest obecnie 2 miliony 800 tysięcy pszczół. Nic dziwnego, że sprzęty ułatwiające przy nich pracę są na wagę złota. Są to ule korpusowe, które umożliwiają poszerzanie gniazda wzwyż. Taki ul, akurat tutaj składają się tylko z dwóch korpusów, bo to są pszczoły zazimowane, ale w sezonie one mogą nawet do czterech korpusów mieć albo i więcej. Dawne metody stosowane są tu do dziś. Odsklepiamy miód. On w tej chwili jest gęsty, no bo to jest miód, że tak powiem, odłożony. To jest miód z pokarmem na zimę. Ale nowoczesne maszyny są w stanie znacznie ułatwić i przyspieszyć pracę w pasiece. Nóż parowy działa na takiej zasadzie, że jest tutaj wytwornica pary, która gorącą parą ogrzewa nam ten nóż. On jest bardzo ostry, a dodatkowo jest ciepły i to ułatwia odsklepianie. Gdy jest naprawdę dużo miodu, takim widelcem to jest naprawdę dużo czasu i dużo siły wymaga odsklepienie takiej ramki, a tak to sobie bierzemy taką ramkę, wkładamy do tego urządzenia, robimy czas i nam się elegancko odsklepia samo czas. Jak już mamy z jednej, z drugiej strony ramki odsklepione, wkładamy je do
do wirówki. Działa na zasadzie siły odśrodkowej i miód z komórek zostaje po prostu przez siłę odśrodkową wyrzucony na zewnątrz. Dziś dzięki nowoczesnej przyczepie zakupionej w ramach dotacji pan Robert może przewieźć ulę na przykład na lipę czy rzepak i uzyskiwać dzięki temu różne rodzaje miodu. Wszystkie buty się otwierają tutaj, koła są schowane pod spodem, żeby był ułatwiony załadunek. Ma odpowiednie zaczepy, żeby zamontować ulę i żeby podczas transportu nie ulegały przesunięciu. W sumie w ramach programu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością udzielono już około 50 dotacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Tyle samo dla organizacji pozarządowych. Z kolei dla przedsiębiorców, którzy już funkcjonują na rynku, udzielono około 25 dotacji rozwojowych. Audycja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.